Młodszy brygadier Robert Liczynerski, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. W ubiegłym tygodniu notowaliśmy łącznie 36 zdarzeń, w tym 27 miejscowych zagrożeń, 4 pożary i 5 alarmów fałszywych. W minionym tygodniu interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu malborskiego najczęściej dotyczyły usuwania skutków burz i silnych wiatrów. Mieliśmy łącznie 13 interwencji dotyczących nadłamanych konarów drzew zwisających nad drogami lub posesjami oraz 7 interwencji, które dotyczyły powalonych i złamanych drzew. Pozostałe miejscowe zagrożenia to śnięte ryby w kanale wodnym, gniazdo os, rój pszczół, zalana piwnica, zalane mieszkanie i zawalony dach budynku oraz wypadek drogowy. Wśród pożarów odnotowaliśmy 2 pożary traw, pożar samochodu oraz pożar śmieci. Dnia 10 czerwca o godzinie 22:11 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego w pobliżu miejscowości Pordenowo. Po dojeździe zastępu z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichnowach na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy, który znajdował się na pasie jezdni. Jedna osoba była poszkodowana, był nim kierujący pojazdem, który znajdował się na zewnątrz pojazdu. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora w rozbitym pojeździe, oświetleniu terenu akcji dla technika policyjnego. Osoba poszkodowana została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. W działaniach udział brały również 2 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Malborku. Dnia 12 czerwca o godzinie 18:37 otrzymaliśmy zgłoszenie o zawaleniu się dachu budynku byłej słodowni w Nowym Stawie przy ulicy Mickiewicza. Po dojeździe zastępów z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Malborku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Lipinki i z Nowego Stawu zastano zawalony dach budynku, który był pustostanem po byłej słodowni. Ratownicy wstępnie sprawdzili przy użyciu kamery termowizyjnej teren zawaliska. W celu dokładnego sprawdzenia miejsca zdarzenia zadysponowano specjalistyczną grupę poszukiwawczo-ratowniczą z Gdańska, która przy pomocy 2 odpowiednio przeszkolonych psów przeszukała zawalisko. Działania specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej nie wykazały obecności osób wewnątrz obiektu. 13 czerwca w ramach Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego pluton Wichura z powiatu malborskiego został zadysponowany do usuwania skutków burz i silnych wiatrów w okolicy miejscowości Dzierzgoń w powiecie sztumskim. W składzie tego plutonu był jeden zastęp z naszej jednostki, z Malborka oraz po jednym zastępie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Miłoradza, Lisewa Malborskiego oraz Lasowic Wielkich. Młodsza aspirant Sylwia Kowalewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Malborku. W sobotę 15 czerwca około godziny 17 na terenie gminy Lichnowy policjanci zatrzymali do kontroli 32-letniego mężczyznę, który kierował rowerem. Po badaniu jego stanu trzeźwości okazało się, że ma on prawie 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, a ponadto posiada sądowy zakaz jazdy na rowerze. Za złamanie zakazu sądowego grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto mężczyzna odpowie również za prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości. Podczas weekendu policjanci zatrzymali również 2 innych mężczyzn, którzy kierowali w stanie nietrzeźwości. Jeden motorowerem, a drugi rowerem, mając około promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Funkcjonariusze z Malborskiej Komendy przez weekend dbali o bezpieczeństwo uczestników targów rolnych w Starym Polu. Obsłużyli 3 kolizje oraz nałożyli 12 mandatów karnych za wykroczenia drogowe, w tym 7 za przekroczenie dozwolonej prędkości. W niedzielę 23 czerwca o godzinie 14 w Nowym Stawie odbędzie się bieg dobroczynny dla Bianki. Będzie on przebiegał od Stadionu Miejskiego przez główne ulice miasta i obwodnicę miejską. W tym czasie policjanci będą dbali o bezpieczeństwo uczestników tej imprezy. W związku z tym w godzinach od 13 do 15 kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu, łącznie z czasowym zamknięciem kilku odcinków drogi, po której będą poruszali się biegacze.